Kilkukrotnie pytaliście się mnie o to, czy warto ów tytuł sprawdzić. Ba, sam się nim interesowałem, ale premierę jego przykryło kilka innych nowości. Mimo wszystko, zakosztowałem Fog of War i muszę powiedzieć, jak na wczesny dostęp, jak na trochę błędów i szczyptę drewna, bawiłem się co najmniej dobrze. Czy warto zatem sięgnąć po II wojnę światową w wydaniu niewielkiego studia, czy to za darmo, czy też po wydaniu około 25 zł za Complete Edition? Już spieszę z odpowiedzią. Z tej strony Xaurus, no i zapraszam na materiałek z Fog of War. Przede wszystkim na starcie należy zaznaczyć, czym jest Fog of War i Fog of War Free to Play. Są to dwie te same gry. W zasadzie podstawka jest darmowa, a opcja płatna za 25 zł oferuje rozszerzenie lub, jak kto woli, odblokowanie kolejnych rodzajów broni bądź ewentualnie jednostek. I owszem, warto rzucić te parę złociszy, jeżeli chcecie rozwijać swój inwentarz o na przykład celowniki. Niemniej wcale nie macie obowiązku zapłaty i przyznam szczerze, że sam za darmo bawiłem się zupełnie w porządku. W zasadzie zatem pobieracie około 2,5 GB i gracie, a kolejne decyzje możecie podjąć od razu bądź w momencie, kiedy gra już na tyle wypróbujecie, że będziecie świadomi, czy opłaca się wydać te 25 zł czy nie. Moim zdaniem warto, waszym sami możecie sprawdzić. No a zapytacie, komu Fog of War w zasadzie powinno przypaść do gustu? Moim zdaniem zdecydowanie fanom klasycznej zabawy, bo jest to gra klasyczna do bólu. Na streamie często wytykaliście podobieństwo do Call of Duty czy Medal of Honor. Nie trudno również pominąć ogromnego podobieństwa do Heroes and Generals. Pojazdy bojowe bowiem przewijają się na większych mapach, a te z kolei ograniczają częstotliwość zgonów i ciągłego respa. Nie jest to kolejny klaustrofobiczny deathmatch, a raczej przyjemna nawalanka o zacięciu znanym ze starych odsłon wyżej wspomnianych gier. I nie chodzi już tutaj o samą mechanikę zabawy, ale również szatę graficzną, która z jednej strony nie jest specjalnie urokliwa, a rzekłbym, że nawet brzydka jak na Unreal Engine 4, ale jednocześnie dobrze wpisuje się w charakter tytułu oraz chęć oferowania go nawet na dual core i kartach pokroju GT9600, które to są istnymi dziadkami. Do tego zestawu na starcie wystarczy mieć 2 GB RAMu, co jest wielkością aktualnie śmieszną, ale jeżeli macie takiego starutkiego piecyka, to chyba propozycja idealna dla was, bo będziecie mogli się w nią bawić bez żadnego problemu. O samej mechanice też wypada szepnąć kilka słów. Jak wspomniałem, rozgrywka odbywa się na większych mapach, często wyposażonych w pojazdy. Do tego dochodzą sporadyczne sprzęty w postaci na przykład moździerza. Wszystko jest na tyle spore, że jest gdzie pobiegać, można przykampić, a nawet jest to dość przyjemne uczucie na większych mapach, gdzie gęstość roślin umożliwia ciche akcje na boku z karabinem typu na przykład kar. Sposób strzelania też jest o tyle ciekawy, że broń charakteryzuje się dużym odrzutem i rozrzutem w większości przypadków, a przy okazji brakiem jakiegokolwiek celownika przy strzałach z biodra. Pozostaje więc albo bicie na wyczucie, albo skołpowanie przy każdym kolejnym strzale, co w zasadzie też czyniłem z ogromną przyjemnością, nie tylko śledząc przeciwnika, ale poszukując jego toru ruchu. Naboje bowiem sprawiają przynajmniej wrażenie serio podróżujących, a nie teleportowanych bezpośrednio do celu. Jeśli zatem przeciwnik biegnie, lepiej strzelić delikatnie przed niego, niż trafić bezpośrednio w obiekt. Im bowiem przeciwnik biegnie dalej, tym łatwiej o chybienie, a o ile my nie trafimy, to wróg trafić już może. Zauważyłem jednak przy okazji odrzutu, że większość z graczy wybierała właśnie karabinę, a nie broń maszynową, bowiem opanowanie jej wymaga po pierwsze sporego doświadczenia, a po drugie wiąże się z mniejszymi odległościami podczas walki, a te toczą się zazwyczaj na średnich bądź dalekich dystansach przez dużą część gry. Wówczas wybór innej klasy wiąże się tym samym po prostu z potrzebą stosowania ognia zaporowego lub korzystania z umiejętności konkretnych klas, bo takowe się pojawiają. Zwykła piechota to zwykła piechota, ale ciężko zbrojny może rzucić paczkę amunicji, medyk z kolei poratuje w trudniejszych sytuacjach zdrowotnych. Same ekipy podzielono na mniejsze oddziały, do których przynależność sami sobie obieramy. Tym samym mamy oznaczony nasz team na zielono, chociaż niki wyświetlają się dopiero po czasie od spoglądnięcia na sojusznika. Zazwyczaj natomiast rozpoznanie swojego czy też wroga to po prostu znajomość mundurów. Rosjanie zielonkawo-żółtawe, a Niemcy czarne bądź mocno ciemne po prostu. W ten sposób właśnie rozpoznajemy ekipę. Nie spotkałem się natomiast z Friendly Fire, który byłby w stanie zabić. Pojawiają się plamy krwi, można nawet zedrzeć hełm sojusznika, ale raczej to wszystko.
Tym samym jedyną trudnością na dany moment pozostaje rozpoznanie, a nie strzelać czy nie strzelać, bo możemy zabić swojego. Niemniej bez wad się nie obyło, przynajmniej na dany moment. Tytuł jest Deczko Drewniany, czego raczej możecie doświadczyć oglądając ten materiał. Animacje raczej nie zachwycają, czasami zdarzają się bugi, ba, nawet akcje typu teleportacja przez ścianę bądź broń, która ni stąd, ni z owąd uniesie się nam nad przeszkodą, której nawet nie zaczepiamy. Dźwięki uznam z kolei za przyzwoite, jak na dany moment. Grafikę tu i tam można też z pewnością nareperować, chociaż może lepiej, aby gra była przystępna dla każdego z wymaganiami? Mimo wszystko, Fog of War to kawał solidnego klasyka, wyciągniętego z rękawa przez niewielkie studio. Pewne niezgodności broni z historią uznam za niedociągnięcia, natomiast sam tytuł polecam gorąco fanom fajnych, sporych potyczek z udziałem nawet 50 graczy w pojazdach, a to wszystko w klimatach II wojny światowej. Moim zdaniem gra zdecydowanie ciekawsza niż Batalion 1944. I to wszystko na dzisiaj. Koniecznie rzućcie okiem i sprawdźcie. Gra jest darmowa. Do usłyszenia. Cześć!